Hej siumneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam w odcinku z Q&A. Sorry, że tak długo musieliście na niego czekać, ale w końcu jest. Pytania do tego odcinka mogliście zadawać na moim Discordzie, więc jeśli kogoś tam jeszcze nie ma, to zapraszam. Macie też tam info o streamach i odcinkach. No i co, przejdźmy do pierwszego pytania. Czy będzie kiedyś odcinek z Valoranta? Raczej nie, bynajmniej nie przewiduję, żebym kiedyś robił odcinek z tej gry. Czy masz jakieś zwierzę? Aktualnie nie. Czy masz aktualnie jakieś stałe duo? Tak, jest to oczywiście Barry, raczej będę z nim grał do końca tego sezonu, a dalej to zobaczymy, ponieważ nie wiadomo jakie turnieje będą w OG sezonie, a w szóstym rozdziale będzie trio, więc nie wiem czy będę grał z Barrym, albo w ogóle czy będę grał competitive. Dlaczego masz nazwę na YouTubie Gileon przez 1G, a w Fortnite i w kodzie twórcy Gileon przez 2G? Dlatego, że w drugim sezonie drugiego rozdziału wbiłem 1000 subów i mogłem założyć kod twórcy, jednak nie dało się wtedy go zrobić i musiałem czekać aż do 5 sezonu drugiego rozdziału, ale musiałem zmienić swój nick, bo miałem nick Gileon, ale jedna litera była z innego języka, przez co gdybym założył z takim nickiem mój kod twórcy, brzmiałby wtedy gi39-5454.treon, czyli po prostu zamiast tej litery byłyby losowe liczby, znaki itp., więc trzeba mieć wszystkie jakby z jednego języka. No i myślałem nad jakimś nickiem, dużo było zajętych, na przykład Gileon przez 2N, z podłogą itp. I padło finalnie na GG Leon, było wolne, więc zmieniłem nick i taki mi został do teraz i kod twórcy tak samo, chociaż mogę go zmienić w każdej chwili, ale chyba już każdy się przyzwyczai do GG Leon. Podsumowując, musiałem zmienić nick, żebym nie miał jakichś randomowych znaków w kodzie twórcy, a Gileon to po prostu mój oryginalny nick. Czy zawsze będziesz nagrywać Fortnite? Nie wiem czy zawsze, bo może przestanę nagrywać, albo będę miał jakieś inne plany, ale póki mogę to będę nagrywał cały czas. Czy masz dziewczynę? Nie. Czy planujesz przenieść się na inną platformę? Raczej nie, nagrywam i streamuję na YouTubie, czasami też na Twitchu się odpalę z jakiegoś turnieju i tak jest dla mnie git. Grasz coś innego oprócz Fortnite'a? Aktualnie nie, tylko i wyłącznie Fortnite'a, ale ogólnie to zdarzyło mi się zagrać w inne gry, na przykład Minecraft, CS, Valorant, Fall Guys, Among Us czy Rocket League. Czy będą kiedyś vlogi? Wątpię, ale zobaczymy co czas przyniesie. Skąd przyszedł taki pomysł, aby zacząć z YouTubem i z Fortnite'em, a nie na przykład z Valorantem lub czymś innym? No to generalnie od zawsze bardzo dużo oglądałem YouTube'a i zawsze byłem ciekawy tego jak to się robi, czy to jest coś fajnego, czy nie. Dlatego też gdy miałem trochę lepszy internet, bo wcześniej miałem mega słaby, no to od razu zacząłem z YouTube'em i tyle. A dlaczego Fortnite? No bo wtedy kiedy miałem już trochę lepszy internet, no to bardzo dużo grałem i oglądałem Fortnite'a i miałem już tam jakieś pomysły co chcę robić, typu sklepy, streamy z Zone Warsów, a w inne gierki wtedy po prostu mało grałem. Dlaczego akurat nazwa Gileon? Jak byłem mały, młody, no to po prostu zaczynałem grać w gry, przez co chciałem mieć swój jakiś własny nick. Długo nad nim myślałem i w końcu wymyśliłem Gileon i taki nick został mi do dzisiaj. Czy powrócisz do nagrywania Minecrafta? Aktualnie raczej nie, ale może kiedyś w przyszłości coś tam nagram, zobaczymy. Czy masz auto jakieś? Tak, nawet 6, czyli Nissan Fairlady Z, Backfire, Cyclone, Octane, Scorpion i Tesla. Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny? WF albo informatyka. Ile masz earningsów i PR? Earningsów posiadam 0, no chyba że zaliczamy czapkę z Free Fortnite Cupa, a jeśli chodzi o PR, to w dniu nagrywania, czyli 29 września, jest to 258. Jakie masz ustawienia? Czy czegoś żałujesz? Tak, jest na pewno parę takich rzeczy, których żałuję, że zrobiłem bądź nie zrobiłem. Cola czy Pepsi? Cola.
Czego nie lubisz robić? Rzeczy, które robi się długo i na dodatek mnie nie interesują. Zrobisz live po angielsku? Raczej nie, no chyba żebym musiał z jakiegoś powodu. Jaka jest sytuacja związana z Fortnite, której najbardziej żałujesz? Nie miałem chyba takich sytuacji za dużo, mi się wydaje, bynajmniej na pewno nie jakichś mega mocnych. Trochę żałuję, że nie kupiłem Psycho Bandita i Leviatana, jak byli w sklepie, oraz że nie kupiłem Mint, jak było dostępne. I to chyba tyle. Ile masz IQ? 200. Najpierw płatki czy mleko? Płatki. Czy myślisz, że zmienisz grę z Fortnite'a na inną kiedyś na YouTubie? Czy zmienię kiedyś main grę na moim kanale, czyli Fortnite'a? Wydaje mi się, że raczej nie, ale zobaczymy, co będzie w przyszłości. Jakbyś miał opisać swój kanał w trzech słowach, to jakich? Pomocny, przyjazny, poukładany. Jaka była twoja ulubiona kolaboracja? Z Travisem Scottem, ale bardzo fajne kolabo też było z John Wickiem, Eminemem, The Kid LAROIem, Polo i jeszcze dużo innych, ale to już nie będę wymieniał. Czy chcesz, żeby nagrywanie było twoją główną pracą? Tak, jednak wiem, że nie jest to takie proste, ale dążę do tego. Jaki jest twój ulubiony skin poza Travisem? Kim chciałbyś zostać? Sławnym youtuberem czy proplayerem Fortnite? Myślę, że na dłuższą metę bardziej opłacalne jest zostać sławnym youtuberem, więc taka jest moja odpowiedź. Choć nie ukrywam, fajnie by było być prosem, zobaczyć jak to wygląda itp. Jaki jest twój pierwszy skin? Moim pierwszym skinem, a w zasadzie pierwszymi dwoma moimi skinami, był Devastator i Dowódca Subków z pierwszego pakietu Twitch Prime. Jaki był twój pierwszy sub? Moim pierwszym publicznym subskrybentem była osoba, która ma nick Mateusz Kaczmarek. Czy miałeś toksik kolegę, jak zacząłeś grać Fortnite? Nie. Czy masz kogoś z dzieciństwa, z kim się do tej pory znasz? Tak. Czy twoi rodzice bądź ktokolwiek z rodziny wiedzą o tym, że nagrywasz na YouTubie? I jeśli tak, to co o tym sądzą? Na przykład wspierają to bądź są przeciwnikami tego? Tak, moi rodzice i brat wiedzą, że nagrywam i wspierają mnie w tym. Ile zarabiasz na YouTubie? Trochę. Nie za dużo, nie za mało, coś tam zawsze wpada. Czy lubisz fast foody? Tak, ale nie korzystam z nich często. KFC czy McDonald's? W sumie to mi obojętnie, ale ostatnio częściej McDonald's, więc niech to będzie moja odpowiedź. Jaka jest twoja ulubiona marka buta? Nie mam, ale powiem, że Kappa, bo z tej firmy aktualnie mam buty. Co cię zmotywowało do zaczęcia streamowania? Widziałem, że dużo osób to robi, więc chciałem samemu spróbować i zobaczyć, czy się w tym sprawdzę. Czemu nie robisz więcej odcinków? Być może jest to spowodowane moją lekką dezorganizacją i momentami mniej czasu w życiu. Jaka była twoja pierwsza ulubiona gra przed Fortnite'em? Minecraft. Nagrasz kiedyś jakiś odcinek z challenge'em? Może tak, może nie. Zobaczymy. Czy będzie kiedyś live 24h? Chciałbym kiedyś zrobić, ale nie jest to w 100% zależne ode mnie, czy będzie taki stream, także kiedyś postaram się zrobić, ale kiedy to będzie, zobaczymy. Nagrasz szafkę? Mam w planach w przyszłości nagrać szafkę, ale raczej już po raz ostatni na moim kanale, bo już za dużo tych szafek. Jaką byś chciał zobaczyć kolaborację w przyszłości? Jakąkolwiek z Polakami, albo Szybcy i Wściekli. Jaką kolaborację byś wywalił z Fortnite'a? Futurame albo Invincible? Czego się boisz? Ludzi, którzy jeszcze nie zostawili lajka pod tym odcinkiem, a oglądają go tak długo. Także jeśli jesteś taką osobą, wiesz co masz zrobić w tym momencie. Czy zrobisz Skybase na Battle Royale? Proszę bardzo, mam nadzieję, że się podoba Skybase. Czy chciałbyś stworzyć własnego skina, jakbyś miał możliwość? Oczywiście, że tak. Kto by nie chciał? Czy lubisz robić live'y? Pewnie, że tak. Jakbym nie lubił, to bym nie robił. Czy lubisz placki? Tak. Co jest dla ciebie w życiu najważniejsze? Zdrowie. Auta czy motory? Auta. Ile zarobiłeś z donate'ów w lipcu? 184 zł i 42 grosze. Jaki chapter byś usunął z Fortnite'a? Ogólnie to żaden, ale jeśli musiałbym, to aktualny. Kto jest dla ciebie inspiracją, jeśli chodzi o YouTube'a? Nikt. Czy wiesz, ile to 2 plus 2 razy 2? 6. Jakbyś nie działał na YouTubie, to co byś robił w życiu? Pewnie grałbym bardzo dużo Fortnite'a i próbowałbym wygrać cokolwiek. Ile masz godzin w Fortnite'cie? W dniu nagrywania, czyli 29 września, 6646. Kiedy pokażesz twarz? Czyli chyba najczęstsze pytanie, które dostaję. Tak jak to już mówiłem nieraz na streamach, nie będę tego robił na daną ilość subskrypcji, tylko kiedyś w przyszłości pokażę wtedy, kiedy będę chciał. No i finałowe, najmocniejsze pytanie, czyli ile wydałeś na Fortnite? Na Fortnite'a wydałem 4296 zł i 35 groszy. No i to by były wszystkie pytania, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pamiętajcie, sub z dzwonem, łapka w górę, kod GGLeon w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.